Czy wczorajszy wieczór twoim zdaniem dla piłkarzy i dla fanów i dla wszystkich kibiców był udany? Dla nas wszystkich Polaków chyba, bo piłka nożna jest sportem numer jeden, na pewno nie był udany. Dlaczego? No chyba wszyscy widzieliśmy. Polska reprezentacja nie wygrała z Meksykiem. No ba, grało bardzo słabo. Ja jako piłkarz no muszę patrzeć trochę dalej, głębiej. W przeciągu 90 minut stworzyliśmy tylko dwie sytuacje. Jeden strzał z rzutu karnego plus jeden jeszcze strzał na bramkę, to zdecydowanie za mało. Za każdym razem te oczekiwania, kiedy reprezentacja jedzie na mundial, są dosyć duże. W tym przypadku nie mieliśmy podstaw, bo reprezentacja grała ostatnio słabo, ale mimo wszystko. Na całe szczęście trzeba szukać chyba pozytywów. Pozytywem jest to, że gramy dalej, mamy jeszcze dwa mecze. W piłce nożnej wszystko jest możliwe, możemy zdobyć jeszcze 6 punktów i oczywiście wyjść z grupy. Ale następny mecz gramy z Arabią Saudyjską, a ona to przecież już wygrała z Argentyną. Powinniśmy się bać, tak. Jeszcze myślę, że dwa dni temu, gdybyśmy mówili o meczu z Arabią, raczej byśmy się tutaj uśmiechali do siebie. Po dniu wczorajszym, kiedy to Arabia, grając bardzo dobrze, pokonała Argentynę, zupełnie inaczej patrzymy na to spotkanie. No trochę się to wszystko skomplikowało w naszej grupie. To Argentyna miała być zdecydowanym faworytem, na razie jest na ostatnim miejscu. No będzie to trudny mecz, będzie to mecz o wszystko, no ale liczę na zawodników, liczę na to, że gdzieś właśnie w takich momentach mogą pokazać swoją sportową złość, charakter, pokazać kibicom, że wiedzą, zdają sobie sprawę, że cały naród, piłkarska Polska na nich liczy. Jak będzie, zobaczymy w sobotę.